Siemka. Trafił do mnie mój fotel, który robiłem z 4 lata temu, bo koty go trochę... Czekajcie, bo ja tutaj na kabelku ładuję baterię. Koty go tak załatwiły. I po 4 latach codziennego użytkowania wygląda tak. Czyli na to wychodzi, że stosuje dość dobre taśmy, pasy i gąbki. Ha? Więc wymienię tylko tutaj tapicerkę, bo na moje oko elegancja Francja. No ale powiem wam, że sam jestem zdziwiony, że tak dobrze wygląda. Ja sobie tak w tych okularach tutaj już działam, bo będę coś dzisiaj testował na tym fotelu. Nowy zakup. Bosch, taka... Taki multitool, taka piłka. Zobaczymy, jak to będzie drzeć z szywki. Nałożę rękawice, bo ja to się lubię pokaleczyć. Jakieś zboczenie, tyle tych szywek tu nawalił. Kto to będzie wyjmował? Trochę topornie szło, bo tu jest sporo starych gwoździ i ta piłka mi się zahaczała o te stare gwoździe. A tutaj, gdzie z przodu tych gwoździ nie ma, no to daje radę. Naprawdę to już pierwszy raz tym nie pracuję. Wcześniej rozbierałem sofę, szło jak szatan, 2 metry, bzit, jedno pociągnięcie ręki i szywki skoszone. Trzeba tylko nabrać w prawo. Później już się nie będzie chciało ręcznie dłubać. Potem tą piłką taką półokrągłą to też nie w każde miejsce się dojdzie. Ale na pewno przyspiesza to robotę. Teraz tak dla porównania tutaj podwójne szywki są walnięte, ale widzę, że jest mało gwoździ. Thank you.
ubrany w 10 minut. Na gąbki, na pasy kolejne 5, czyli w 15 minut można rozebrać fotel. A mówię to dlatego, że często ludzie do mnie dzwonią: panie, bo ja rozebrałam ten fotel i chciałbym, żeby pan go zrobił taniej, bo tyle czasu mi to zajęło. No i mówią: a ile? A ile pan chce zniżki na te 15 minut roboty? Mówi: jak to 15? Ja rozbierałem to 6 godzin. Mówię: no to w 6 godzin, jak mam, jak fotele, które się fajnie rozbierają szybko, to potrafię zrobić 2. To wychodzi na to, że jeszcze muszę dopłacić takiej osobie za to, że zrobię jej fotel. No i zrobione. Czas operacyjny 1,5 godziny.